Identyfikator podmiotu, SCP-096 klasa podmiotu, EUCLID specjalne czynności przechowawcze, podmiot przechowywany jest w celi, hermetycznym sześcianie ze stali o ścianie szerokości 5 m. Obowiązkiem jest cotygodniowe sprawdzenie przechowalni pod kątem znalezienia wszelkich pęknięć i dziur. W celi SCP-096 nie może znajdować się żadne urządzenie nagrywające. Ochrona używać będzie uprzednio zainstalowanych czujników zmian ciśnienia i detektorów laserowych, by upewniać się, że SCP-096 ciągle znajduje się w celi. Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów filmowych ani audio dotyczących SCP-096 bez uprzedniego zezwolenia od dr. IO5. Opis. SCP-096 to humanoid mierzący około 2,38 m. Podmiot nie posiada znacznej masy mięśniowej. Wstępna analiza wskazuje na ciężkie niedożywienie. Ramiona podmiotu nie odpowiadają proporcjonalnie reszcie ciała obiektu. Każda z rąk mierzy około 1,5 m długości. Skóra pozbawiona jest pigmentu, nie stwierdzono owłosienia. Żuchwa SCP-096 może się opuścić, tworząc w rezultacie otwór gębowy czterokrotnie większy od normy ludzkiej. Inne szczegóły twarzowe odpowiadają prawidłom ludzkim, jednakże oczy są również pozbawione pigmentu. Nie jesteśmy w stanie obecnie stwierdzić, czy SCP-096 jest ślepy, czy nie. SCP-096 nie wykazuje obecności wyższych funkcji mózgowych. Obecnie jest traktowany jako obiekt nierozumny. Normalnie SCP-096 jest niezwykle łagodny. Czujniki zmiany ciśnienia wewnątrz celi wskazują na to, że obiekt większość dnia spędza na powolnym i regularnym spacerowaniu wzdłuż wschodniej ściany przechowalni. Jednakże, jeżeli ktoś spojrzy na twarz SCP-096, niezależnie od tego, czy bezpośrednio, na nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. SCP-096 zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu SCP-096 zacznie biec w kierunku osoby, która ujrzała jego twarz. Od tej chwili nazywany będzie SCP-096-1. Udokumentowane prędkości wskazują na wartości od 35 km na godzinę do km na godzinę i zdają się uzależnione od odległości podmiotu od SCP-096-1. W tej chwili nie znamy możliwości ani materiału, który byłby w stanie zatrzymać ruch SCP-096. Najprawdopodobniej właściwa pozycja SCP-096-1 nie wpływa na reakcję SCP-096. Podmiot zdaje się posiadać wrodzoną zdolność znajdowania SCP-096-1. Notatka, ta reakcja nie nastąpi, jeżeli obserwator obejrzy artystyczne przedstawienie podmiotu, szczegóły w dokumencie 096-1. Po dotarciu obiektu do miejsca przebywania SCP-096-1 podmiot zabije i usunięto SCP-096-1. Po żadnym takim zgonie nie odnaleziono szczątków SCP-096-1. SCP-096 usiądzie wtedy na kilka minut i w chwilę po uspokojeniu się ponownie stanie się nadzwyczajnie łagodny. Następnie spróbuje powrócić do swojego naturalnego habitatu, czyli usunięto. Z powodu możliwej masowej reakcji łańcuchowej, włączając w to dekonspirację fundacji i masowe zgony cywilów, odzyskanie obiektu musi być traktowane jako najwyższy priorytet. Doktor utworzył również petycję celem natychmiastowego zneutralizowania SCP-096, szczegóły w przesłuchaniu 096-1. Rozkaz neutralizacyjny oczekuje na akceptację. Rozkaz został rozpatrzony pozytywnie i zostanie wykonany przez doktor dnia, usunięto. Szczegóły w incydencie 096-1a. Audiolog z przesłuchania 0961. Przesłuchujący, doktor przesłuchiwany, kapitan, w stanie spoczynku, przecinek były dowódca zespołu odzyskującego Zulu 9A. Incydent podczas odzyskiwania 0961A.
Początek nagrania czasu przecinek strefa badawcza przecinek kapitan dwukropek do dupy, kiedy przydzielają ci zadanie odzyskania. Nie masz pojęcia, czym ta zaraza jest, tyle, co technik zdoła zdobyć jakieś informacje. A jak powiedzą ci, o co tak naprawdę chodzi, to jesteś szczęściarzem. Powiedzieli nam, torba na łeb i z powrotem, ale nie wspomnieli, do chuja, że mamy na to cholerstwo nie patrzeć. Doktor dwukropek, czy mógłbyś opisać tę misję? Kapitan dwukropek, ta, wybacz. Mieliśmy dwa śmigłowce, jeden z moją drużyną i drugi z asystą Zulu 9B i doktor kropka spostrzegliśmy cel jakieś dwa kliki na północ od naszej ścieżki patrolowej. Raczej nie był zwrócony w naszą stronę, bo wtedy by nas załatwił na miejscu. Doktor dwukropek, w swoim raporcie stwierdziłeś, że SCP-096 nie reagował na zimno? To było minus stopni Celsjusza. Kapitan dwukropek, właściwie to było minus kropka i tak. Dziwactwo było rozebrane do rosołu i nawet się nie trzęsło z zimna. Mniejsza o to, wylądowaliśmy, zbliżyliśmy się do celu, a kapral przygotował się do złapania obiektu. Wtedy zadzwonił doktor kropka, odszedłem na bok, żeby z nim porozmawiać, i w ten sposób uratowałem swoje dupsko. Cel pewnie się obrócił do tyłu, a cała moja formacja ujrzała jego twarz. Doktor dwukropek, wtedy SCP-096 wszedł we wstrząśnięty stan emocjonalny? Kapitan dwukropek, a. Przesłuchiwany przerywa na sekundę. Przepraszam, poczułem się nieswojo. Doktor dwukropek, w porządku. Kapitan dwukropek, więc. Nie ujrzałem twarzy tego czegoś? Moja formacja to zrobiła i zapłacili za to swoimi tyłkami. Doktor dwukropek, czy mógłbyś się bardziej zagłębić w szczegóły? Kapitan dwukropek, pauza. Ta. Zaczęło na nas krzyczeć i płakać. Nie brzmiało jak jakieś zwierzę, tylko jak człowiek. Naprawdę, kurwa, popieprzone. Kolejna pauza. Otwarliśmy do niego ogień, kiedy podniósł kaprala i wyrwał mu nogę. Na Boga. Krzyczał kropka, prosił o pomoc. Ech. Wyjebaliśmy w cel mnóstwo amunicji. Bez ustanku waliliśmy w niego. A tu nic? W końcu zaczęło go, usunięto. Doktor dwukropek, wtedy rozkazałeś użyć wyrzutni, słychać przemieszczanie papierów, AD-4 het? Kapitan dwukropek, działo przeciwpancerne. Targaliśmy je ze sobą, odkąd SCP dał nogę. Rozrywało czołgi jak sraj taśmę. Tak samo walnęliśmy w obiekt. Doktor dwukropek, czy SCP-096 odniósł ciężkie obrażenia? Kapitan dwukropek, nawet się kurwa nie zachwiał. Nadal rozpierdalał mój zespół, mając połowę torsu. Rysuje palcem półkole na swoim torsie. Doktor dwukropek, jednakże podmiot odniósł obrażenia? Kapitan dwukropek, jeżeli tak, to dobrze to ukrywał. Powiedziałbym, że stracił wszystkie organy wewnętrzne, całą krew, ale zdawał się tego nie dostrzegać. Kości nadal trzymały się razem i kontynuował rozpieprzanie mojej formacji. Doktor dwukropek, w takim razie właściwie nie wyrządziliście żadnych obrażeń strukturalnych. Możesz oszacować liczbę wystrzelonych nabojów? Kapitan dwukropek, dolną granicę? 1000. Nasz szturmowiec nie spuszczał palca ze swojego GAU-19 przez jakieś 20 sekund. 20 pierdolonych sekund. To daje jakieś 600 nabojów kalibru 50, wpompowanych w cholerstwo. Równie dobry efekt dałoby oplucie celu. Doktor dwukropek, wtedy doleciała Zulu 9B? Kapitan dwukropek, ta, a moja drużyna była rozpieprzona. Zulu 9B zdołała pozyskać cholerstwo, a on po prostu usiadł. Wsadziliśmy go do helikoptera i przywlekliśmy go tutaj. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że nie ujrzałem jego twarzy. Może Bóg albo Budda, albo coś zdecydowało, że będę nadal żył. Doktor dwukropek, zdobyliśmy artystyczne przedstawienie twarzy SCP-096. Chciałbyś rzucić na to okiem? Kapitan dwukropek, pauza, wiesz co? Po usłyszeniu krzyków tego czegoś i moich ludzi nie chcę mieć twarzy, do której będę w stanie to przypasować. Nie. Po prostu nie. Doktor dwukropek, w porządku. To by było na tyle. Dziękuję, kapitanie. Szuranie krzeseł,
kroki wychodzące z pokoju. Kapitan opuścił pokój przesłuchań 22. Doktor dwukropek oficjalnie wzywam do terminacji SCP-096 tak szybko, jak będzie to możliwe. Koniec nagrania. Incydent 0961A SCP-096 Incydent 0961A Ponownie więc przechwyciliśmy i przechowujemy obiekt. Tak, doktorze. Pokażcie mi nagranie z zajścia. Początek logu duży, stalowy sześcian jest widoczny po środku laboratorium badawczego, zapełnionego przez tuzina albo więcej pracowników. W zasięgu kamery widoczne jest stanowisko kontroli, gdzie wyświetlane są rozmaite dane zebrane przez aparaturę wewnątrz sześcianu. Przewinięto o 1:32 do przodu. Operator stanowiska kontroli nachyla się do przodu zainteresowany odczytami aparatury. Około 5 sekund później stalowa ściana sześcianu otrzymuje potężne wybrzuszenie spowodowane siłą wewnętrzną. Wybrzuszenie staje się jeszcze większe, po czym pęka. SCP-096 jest widoczny podczas odginania stali, kiedy rozpaczliwie próbuje uciec. Awaryjne płyty opadają na sześcian w czasie, w którym słychać alarm uszkodzenia przechowalni. Nagranie pokazuje wymazaną twarz SCP-096 zgodnie z procedurami przechowawczymi. Dwóch pracowników personelu bezpieczeństwa wkracza do pomieszczenia w momencie, w którym SCP-096 uszkadza przechowalnię. Około 90% personelu obecnego na miejscu widziało bezpośrednio twarz SCP-096, ogłoszono kod Lima. Pomieszczenie oraz przylegające obszary odcięto i zalano środkiem nerwowym klasy. Po upływie około 2 minut SCP-096 wydostaje się z ośrodka badawczego i podróżuje z prędkością kilometr na godzinę, poprzez pustynię. Kierując się do kropka koniec logu, aktywna Echo Romeo została natychmiast przydzielona do zabezpieczenia. Kiedy zorientowaliśmy się, z jak dużym naruszeniem mamy do czynienia, całkowicie nas to przytłoczyło. Zabawne, jak nawet najlepsze i najbystrzejsze umysły świata potrafią być tak nieprzygotowane. Uważasz więc, że to nasza wina? Oczywiście, że nie. To było odkrycie nowego zachowania SCP-096. Nie mogliśmy o tym wiedzieć i mieliśmy szczęście, że nie skończyło się na XK. Początek logu, nagranie Helmzamer A5, nagranie z wnętrza UH-60 pokazuje SCP-096 poruszającego się po pustyni z wysoką prędkością. RA1, tu dowódca Echo Romeo? Cel jest widoczny. Niezrozumiale. Z, usunięto, węzłów i przyspiesza. RA1 wysłuchuje poleceń, wydawanych przez doktora Dana, jak ustalono. SCP-096 powoli nabiera coraz wyższej prędkości. RA1 rusza kamerą. Pojawia się RA3, trzymając zmodyfikowany antymateryjny karabinek XM500. Padają dwa strzały, pierwszy pudłuje, drugi trafia SCP-096 w tylną kończynę. SCP-096 potyka się, ale odzyskuje równowagę. Zmiana prędkości jest nieznaczna. RA1, niezrozumiale. Ażam, brak efektu. RA1 ponownie przenosi obraz na RA3. RA3 oddaje kolejne trzy strzały, pierwsze dwa pudłują, trzecia trafia SCP-096 w głowę. SCP-096 upada, koziołkuje kilka razy i tracąc nieznacznie prędkość. Obraca się z powrotem na nogi i kontynuuje podróż. Kamera przesuwa się w stronę 8 jednostek V-22 Osprey, należących do MFOTAU-1, przelatujących nad helikopterami, w tym samym kierunku, w jakim podąża SCP-096. Koniec wideo? Koniec logu. Początek logu, zapis audiotransmisji pomiędzy MFOTAU-1 i zmodyfikowaną jednostką EK-3 Sentry AVATS, znak wywoławczy, wielki brad. MFOTAU-1. Myśliwce w powietrzu poruszają się, usunięto, Z, usunięto. Oczekujemy na kierunek. Wielki brat, elektronika online, wysokość przelotowa osiągnięta. Wczytujemy program Scramble do wszystkich systemów wideo. Kamery online. Wielki brat patrzy. MFOTAU-1, w jakim kierunku cel obecnie zmierza? Wielki brat, cel kieruje się na zachód. Z prędkością. Cholera.
Tak, jest na I-40. Wydaje mi się, że właśnie przewrócił ciężarówkę. Wektor kierunku to. Usunięto. Stopni. Usunięto. Następne miasto na tym wektorze to. Usunięto. Powiedziałbym, że parę set kilometrów. Cholera. Mfo. Sugerujemy, by Echo Romeo zaczęła ewakuować I-40. Nie wiemy, ile samochodów obiekt zdążył już zniszczyć. Mfo T1, poczekaj. Wielki bracie, mamy odmowę. RA melduje, że cel gubi ich śmigłowce. Nie są w stanie go wyprzedzić. Wielki brat, to niech przynajmniej zatrzymają ruch na przeciwnym pasie. Nie wiemy, ile osób już widziało twarz tego czegoś? Koniec logu. Trzy pierwsze oddziały Tau-1 skutecznie przeprowadziły ewakuację ludności pierwszych trzech miast. Potwierdzono nieobecność SCP-0961 w każdym z nich, kiedy SCP-096 przebiegł przez nie bez zatrzymywania się. Jednak zapis wideo MFO-TAU ukazuje zidentyfikowanie SCP-0961W, usunięto, oraz wynikły z tego incydent. Pokaż. Początek logu. Zapis wideo z kamery osobistej jednostki 4. MFO-TAU 1 w mieście, usunięto. Większość mieszkańców została zgromadzona razem na placu, wszyscy mają zasłonięte oczy. Helikoptery przeszukują miasto. Niewyraźne rozkazy są słyszalne z głośników na helikopterach i od personelu naziemnego. MFO T1, przez system radia Taucom i głośniki, cel wkracza do strefy obwodowej. Wszystkie jednostki, aktywować ekwipunek Scramble i rozpocząć procedury kontroli tłumu. Cywile nie mogą opuszczać swoich pozycji ani zdejmować opasek z oczu. Jeżeli ktoś się ruszy bądź spróbuje zdjąć opaskę, zostanie zastrzelony na miejscu. Powtarzam, cywile. Polecenia zostały zagłuszone przez głośny wrzask dochodzący spoza obrazu. W odległości około 2 km od placu widoczny jest SCP-096 pokonujący grzbiet masywu wzgórz. Próbował zwolnić podczas biegu w dół, ale się potknął i przetoczył z wysoką prędkością, niszcząc parę domów przed powrotem na nogi, praktycznie bez opóźnienia. Nieznany głos poprzez głośniki, niezrozumiały kropka cywile mają zakaz poruszania się. Będzie rozstrzelanie. Powt. Niezrozumiałe? Słychać kilka strzałów. Żaden nie był skierowany w SCP-096. SCP-096 zatrzymuje się na sekundę, po czym wbiega w tłum cywilów, odrzucając wielu na boki i tratując wielu więcej. Słychać więcej strzałów w momencie, w którym tłum zaczyna się rozpraszać. Głos z głośnika jest niezrozumiały przez wokalizację SCP-096. Podmiot namierza SCP-0961, mężczyznę w średnim wieku. Kamera osobista pokazuje SCP-096 chwytającego go, po czym zostaje strącona z hełmu przez przebiegającego obok cywila. Koniec logu. Początek logu. Zapis wideo. Przesłuchanie 0961C Major Jack Wilford, obecny dowódca MFO-TAU 1, razem z oddziałem przeszukiwaliśmy domy SCP-0961. Biedny skurczybyk był półzawodowym alpinistą, był na wycieczce do kropka. Wygląda na to, że zrobił zdjęcie krajobrazu i przez przypadek złapał na nim SCP-096 w tle. Wilford podnosi 4 palce dla podkreślenia. Wilford, 4 piksele. 4 pierdolone piksele. Wątpię, by gość nawet wiedział, co zobaczył. Pewnie oglądał kiedyś zdjęcia, spostrzegł kawałek śniegu o innym kolorze i zajął się resztą obowiązków. Przesłuchujący, jak znaleźliście to zdjęcie? Wilford, nasz ekwipunek Scramble natychmiast je namierzył. Porucznik wziął zdjęcie i zabrał je do śmigłowca, zanim je w ogóle zobaczyłem. Do tego czasu przeklęty potwór załatwił wielkiego brata i rozerwał na kawałki wóz opancerzony, byłego, majora. Wszystko zaczęło się walić. Przesłuchujący, wyposażenie Scramble nie było więc skuteczne? Wilford, skuteczne? Pierdolone Scramble to śmieci, zabiły całą moją formację operacyjną. Zdajecie sobie sprawę z tego, że oprócz mnie przeżyły tylko 3 osoby? Wszystko przez to,
że jakiś niedojebany jajogłowy pomyślał o nowoczesnym środku zapobiegania wrogiej reakcji SCP-096. Ci przeklęci idioci mogli po prostu naciągnąć worek na głowę obiektu i byłoby po sprawie, ale nie, musieliśmy użyć nowiusieńkiego scramble. Koniec logu, początek logu. Dr. Dan, jak ten skurwysyn mnie nazwał? Dr. Dan odpycha stolik i zaczyna wstawać. Dr. Dan, pokażę temu jebanemu sukinsynowi, co to znaczy jajogłowy, jak zmiażdżę mu. Przesłuchiwany zaczyna krzyczeć i przeklinać. Dwóch strażników wchodzi do pomieszczenia i popycha doktora Dana z powrotem na krzesło. Przesłuchujący, czy musimy zaaplikować środek uspokajający, doktorze? Doktor Dan robi głęboki oddech i poprawia fartuch. Doktor Dan, nie, nie. Przepraszam. Wzdycha, scramble naprawdę było wspaniałym pomysłem. Jednakże okazało się porażką, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak działa SCP-096. Bo widzi pan, w czasie, w którym chip wewnątrz scramble odbierał obraz twarzy SCP-096 i zaczynał ją zamazywać, przez ułamek sekundy światło padało na siatkówkę. Komputery są szybkie, ale nie tak jak światło. Tak więc, zawsze przez ułamek sekundy mózg otrzymywał cały obraz twarzy SCP-096. Nie był on nawet świadomie rejestrowany, ale widocznie tyle wystarczy, by aktywować wrogi stan SCP-096. Przesłuchujący, biorąc więc pod uwagę znalezienie fotografii. Doktor Dan, to najbardziej niepokojąca część tego całego incydentu. Wie pan, kiedy były SCP-0961 był na tej wyprawie w górach? 199. lat, jak to zdjęcie tam wisiało, nim zobaczył SCP-096. Jeżeli wiemy, że mózg nie musi być świadom tego, że widzi twarz SCP-096, by wywołać stan aktywny, możemy mieć tykające bomby na całym świecie. Jak wiele fotografii zawierających SCP-096 jest gdzieś tam, czekając na dobry wzrok? Jak już mówiłem wcześniej, chcę to coś poddane terminacji. Teraz. Koniec logu. Mamy pytanko, doktorze. Co dokładnie planował pan tam zrobić? Major Jack Wolford był asem wśród SBS, gdy go rekrutowaliśmy. Też byłem medykiem zwiadowcą. Proszę pana, służyłem na Kaukazie. Marines są lepsi od SBS. Nie, nie są. Uspokójcie się, obaj. Naprzód marsz. Początek logu, zapis wideo, przesłuchanie 0961D. Starszy sierżant sztabowy strzelec asystujący, przydzielony do ERA, założyłem mu worek na głowę. Przesłuchujący, tak, powiedziano mi to. Czy możesz mi powiedzieć dokładnie, co zaszło? / To. To skończyło z całym swoim. Siedziało tam, na autostradzie. Ledwo skończyło rozdzierać minivana. Przesłuchiwany milczy. Przesłuchujący, i? / Ja. Wes posadził helikopter, wyskoczyłem i użyłem worka. Założyłem worek na jego głowę. Uspokoił się i go zabrali. Przesłuchujący, ofiary w minivanie były więc ostatnimi, które widziały twarz SCP-096? Przesłuchiwany milczy. Przesłuchujący, znak zapytania. Przesłuchiwany milczy do końca przesłuchania, po czym zostaje wypuszczony. Został później znaleziony w swoim baraku, popełnił samobójstwo przez powieszenie się na ręcznie zrobionej linie. W jego pięści znaleziono w połowie zgnieciony dziecięcy smoczek. Koniec logu, początek logu. Materiał wideo 0961D, taśma odebrana sieci telewizyjnej CNN. Większy obraz pokazuje pierwsze jednostki reagowania otaczające szczątki rozbitego samolotu, nad ramieniem reportera. Reporter, samolot, który zdaje się jednostką wojskową, nie posiada żadnych oznakowań wskazujących na przynależność do wojska Armii Stanów Zjednoczonych. W czasie, w którym poszukiwana jest czarna skrzynka, policja podejrzewa, że samolot rozbił się w następstwie utraty integralności powłoki w kabinie pilotów i kadłubie. Reporter wskazuje na dużą dziurę w bocznym poszyciu, przez którą kilku strażaków wspina się do środka. Reporter, ratownicy znaleźli tylko trzy ciała, co jest niezwykłe jak na samolot,
którego załogę powinno stanowić około 20 osób. Policja sugeruje. Reporter przerywa, kiedy pojawiają się 3 CH-53E Superstaliony nad jego głową, z czego dwa lądują i zaczynają wychodzić z nich jednostki należące do MUFO Epsilon. MUFO E1, wyłącz kamerę. Wyłącz pierdoloną. Koniec logu.